Heja, pogrywionko. Ja jestem Andrusek i witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tunik. Lecimy z tym lasem, co ostatnio skończyliśmy. Gdzie ja jestem w ogóle? A, tutaj jestem gdzieś. I musimy jeszcze aktywować kilka tych... jak ja mam to nazwać po polsku? Pillars, nie? Nie posągi. Słupy, dobra, nieważne. No, słupy w sumie. Tej monety użyjemy może? Mamy 3. Nie wiem co to da. A, nie mogę tego, nie mogę z tym nic zrobić na razie. A, już wiem o co chodzi. Dobra. To mam to wyekwipowane. I co się stanie? Nic się nie wydarzyło. Okej, okay, wrzucona była jedna moneta. Dobra, później to sprawdzę, bo nie rozumiem tego. Ta gra to jest jedna z moich ulubionych gier w tym roku, chociaż ona wyszła w tamtym roku, ale jedna z ulubionych gierek ostatniego czasu. Dobra, idziemy bokiem. Jak zwykle będziemy się modlić. A! Muszę do końca. Nie to. Okej. Okay. Mamy tam drabinkę w dół. O, i kolejna strona. A. Teraz mamy objaśnione, gdzie mamy zdobyć te 3 części. Nie wiem, co to jest. Jakieś kryształy, czy co? Niezbędny w leśnej świątyni. Okej. Okay. Czyli jeden może być gdzieś tutaj. Niebieski, skradziony i uniesiony w niebiosa. To musi być gdzieś... Tam na górze może, nie wiem. Zamknięty w korzeniu świata. O, gdzieś pod ziemią. Powoli odkrywamy tajemnicę. Strona 30. O, mamy od razu pokazane, gdzie jest mapa. A, okej. Okay. No to musimy to sprawdzić. Strona 30. Aha. Dobra, to idziemy tam. Okej. Okay. Pod wschodnią kryptą. Widzę, że przejście jest dalej. Ale jak standardowy lisek musimy rozwalić wszystko. Ale mam światło, no właśnie. A to woda jest, dobra. Już myślałem, że jestem nad przepaścią albo co. To będą jakieś pewnie potworki, węże wodne, czy co, nie? Człowiek się spodziewa najgorszego. Okej. Okay. Czy to był lisek, nasz kolega z poprzedniego życia? Co mi dacie? Okej, okay, nic. A właśnie, mamy mapę. Aha! W prawym górnym rogu. Aha. I tu trzeba będzie generalnie obejść to dookoła. Niezły labirynt i tam chyba jakiś boss pajączek będzie. Nie wiem, czy to jest tylko narysowane, mam nadzieję. To lecimy. A. Chodź tu. Co jest, nie podejdziesz? A. Podoba mi się ten harpun. Muszę sprawdzać mapę, bo... Okej. Wow. Tak jest, pajączka rozwal. Nie wiem co one robią, ale przynajmniej szybko je załatwiam.
Gdzie my jesteśmy? Okej, okay. Tu do góry. Aha, czyli to jest po prostu pajączki są w tej planszy, a nie bosek. Tu się chyba nie da przejść, bo jest wodospad. Aha, rozumiem. Aha, bo to tak pokazane jest. Takie kreski pionowe, dobra. Aha. Chodź tu. Będę tego używał chyba cały czas, bo to jest dobra rzecz. Na bossa pewnie nie zadziała, ale... Trochę ciemne korytarze, trochę taki element horroru w pewnym sensie, chociaż nie jest strasznie, ale... Fajnie to zrobione. Nie wiem, czy przegapiłem coś? Nie, dobra. Nareszcie światłość. Chodź tu! Jeszcze? O, ten był trochę mocniejszy, dobra. Trzeba pamiętać. W połączeniu z dobrą muzyką, audio... Sporo was. Może powinienem oszczędzać tego, ale... Tam jest wodospad, ale tu coś jest chyba. Nie? Okej. Okay. No jakieś przejście tu musi gdzieś być. A! O! Dzwoneczek. Mówię wam, muszę sprawdzić te wszystkie rzeczy, bo może się coś przyda później. Ktoś, kto grał, to mógłby mi powiedzieć. No zaraz. A, na dół, dobra. Na dole jest jakieś przejście. Elegancko. Nie wiem, generalnie miecz mi na razie wystarcza. Chyba, że będę zmuszony robić co innego, ale... Jak tam się dostać? Tu chyba nie ma przejścia, dobra. A! Czy to mogę... Nie, nie mogę się... Dobra. Muszę tam z drugiej strony podejść. Czy to jest taka poboczna ścieżka? Aaaa! Ale to będzie przez chwilę działać, czy jak? No, cały czas, dobrze. Grzybki? O! Nie, tego nie pamiętam. W pewnym sensie człowiek nie wie co jest co, ale to dodaje uroku tej grze, bo... Okej, dobra, to już momencik. Okej, ten ma więcej trochę. Dobra.
O. Skrót? Nie wiem. A, tu jest jakiś taki poboczniak, to dobra, to sobie zejdziemy. To jest tutaj, ojejku. No nie gadaj. Którędy? Nie no zaraz, przecież... To ja się wróciłem do początku? Nie no przecież... A! Okej. Okay. Kurde, już przez chwilę myślałem sobie, co jest grana, to jest ten skrót do początku, tylko dobra. To lecimy dalej. Come over here! Wybuchaj! O! Co, oni mają świece? A, jaką świecę ma pan? Mamy kolejną monetę. Okej, no musimy się pomodlić, no nie? Nie, coś musimy jeszcze zrobić, dobra. A może teraz? Mogę się modlić, czy nie mogę się modlić? Co jest? No, mam nadzieję, że będzie jakiś dobry bosek, to go rozwalimy. Aha. Na pewno będzie jakiś punkt sejwowania niedługo.
A, jest, o, karteczka! Bibliotekarz? Krucyfiks katedra. Magiczna kula. A co na 37? Przywódczyni zbieraczy. O, to też chyba będzie jakiś bosek, co? Zakorzeniony z igułat. Karabin. A, to są ci zbieracze. No, to ja wiem, o co chodzi. To ci z tego, z kamieniołomu. Okej, szykujemy się na konfrontację. Nie wiem, czy boska jeszcze raczej nie ma jakiegoś. Chłopaki, buch. Bum, bum, bum. Come over here! A w sumie nie musiałem tego używać, dobra. A! Jest sejwik. Martwy? O! Trzeba przywrócić. Więcej świeczników nie miałeś? A, to jeszcze trzeba aktywować. Wow, 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 chłopaki! Kurde. Okej. To nie jest może bosek, ale trzeba go zaraz przykuć. Kurde, no, no uciekaj! O cholera! Ale się! No ile już, to ile to będzie trwać? Dobra. No bez przesady. Czaisz? On się turla. A, turlać się trzeba. Żeby ugasić ogień, dobra. Dobra. Jest spokojny weekend. Ja się cieszę, że sobie gram w tego tunika. Jedna z lepszych gieretk. Nie wiem, czemu to jest, że w Soulsa mi się mniej, czy w Elden Ring mi się chce mniej grać, niż w taką grę. Czasami lubię prostsze gierki, generalnie. Okej, teraz chyba będzie aktywowany. Naprawdę. Taki artykuł ostatnio czytałem o... Był, gościu pisał, że jak indie gry wykończyły... O kurde, tu coś się dzieje. Tu nawet nie jesteśmy na tej mapie w sumie, dobra. Obadajmy tą całą świątynię. No, i to się chyba zgadza, bo ja ostatnio... O, proszę państwa, tutaj musimy się udać, dobrze. Ale nie będziemy tam spadać jeszcze. Chociaż chwila. Chodź tu! Ha, ha! No już, turlaj się. Zaraz tam pójdę, tylko... Jest trochę wyjść i wejść. To jest jakieś główne wejście, co? Aaa, o kurcze. Musimy chyba aktywować resztę tych małych. Co to się dzieje, proszę państwa, w tym miejscu?
Ej, spokojnie, chłopie. Dobra, jesteśmy na zewnątrz, ale... Raczej... Cholera, ten gość mnie pali! Dobra, udało się. Ty skubańcu? Okej. Uaktywnię to w sumie. Bobki? To się zgadza w sumie. Gry indie, AAA i tak dalej. Ostatnio, no, kiepsko im idzie. Wychodzą, wiadomo, hity God of War i tak dalej, ale... Muszę chyba na zewnątrz wyjść, tak. Ja częściej to ostatnio przeszukuję właśnie indyki, bo generalnie wiele hitów upadło. O ile człowiek na pewno zagra w Last of Us 3, jak wyjdzie, to z innymi tytułami kiepsko. Mało jest tytułów, które można wymienić, które by się chciało. No tam jest dużo zapowiedzi, ciągle ludzie prześcigają się, cholera. Prześcigają się w zapowiedziach, jakie będą top teny teraz 23 i tak dalej, ale pomyślcie sobie tak naprawdę, wiele gier tego raczej nie... Czy to się uaktywni? Nie. Musimy coś zrobić. Nie uciekaj! Muszę ten most otworzyć. Wiadomo, jest sporo gier, nie? Ale wiecie o co chodzi. Ostatnio duże gry potrafiły zawodzić graczy. Masę bugów i tak dalej. Jeśli chodzi o tego typu gry, to człowiek podchodzi do tego inaczej. Nie wiem, kiedyś inaczej też w ogóle robiono gry. No jak to się otwiera? Tu jakiś boss będzie duży, co? Dobra, dobra. Kurde! Musimy te złote drzwi aktywować, ale coś jeszcze nam brakuje. Tylko nie wiem, czy ja w dobrym kierunku w ogóle idę. Kurde! O! A ty kim jesteś? Tu spoczywa bohater. A, tu się trzeba pomodlić. No właśnie, czy ja mogę to wziąć, czy to jest tylko takie... O co tu chodzi w ogóle? No pokazuje mi te przedmioty.
Ja muszę coś zrobić chyba, nie? Żeby tam się dostać. Tu jeszcze się trzeba dostać. O, tutaj się trzeba dostać, dobra. Jak się tam dostać? O nie, spokojnie, spokojnie. Tam chyba jest jakieś wejście, zaraz. Musimy wejść do środka i odpalić to jakoś. No. Może wtedy, jak zrobię to... Ta brama się odpali może, albo tam dźwignia jakaś jest i to otworzy. No, tutaj chyba, o! Nie wiem, może? Chyba tak. Okej. Kurde, spokojnie, spokojnie. Ty też się palisz? O, on też się pali! No i tyle. To rozumiem. O, to jest uczciwe. O, kurde. Nie no. Otwórz tą bramę chyba, mam nadzieję. Nie, to schody będą. A, jednak i brama też, dobrze. Okej, i teraz będziemy mogli wrócić do środka. Ale ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Aha. Tu chyba tylko skarb do wzięcia. O, przydasz się. To teraz możemy iść do środka. Nie, no coś jeszcze brakuje. Coś jeszcze brakuje tutaj chyba, na zewnątrz. No. Okej. No mam nadzieję, że jakiś bosek będzie teraz. Czekaj, ciebie to ja muszę chyba ustrzelić. No. Ale jaką satysfakcję powoduje ten sam dźwięk, że odblokowaliśmy to. Wnętrze wschodniej krypty. Czy tak nie było napisane? To jest... A! Forteca wschodniej krypty! Okej... Okay. I tu będzie boso, co? Dacie mi jeszcze jakiś... O, jeszcze jest sejwik, to dobrze. Dobra, jesteśmy gotowi. Coś tu się stanie, tak? Powiedzcie mi, że tu będzie... Coś się stanie, tak? Ten czerwony znak nie oznacza czegoś dobrego. Ale co to mam zrobić, to nie wiem. No ale taka cisza przed burzą, coś czuję. O, ho, ho, i spora arena. O, i tam coś na nas czeka. Ten różowy kryształek, to mi się wydaje, że to jest fragment boska, który się zaraz do kupy złoży. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie za pierwszym razem. Zginiemy sromotnie. No. Wohoho.
Machina oblężnicza, no bez przesady. O, ale on zabija te potworki też. Trzeba jego ataki wyczaić. Dobra. Dobra, muszę podejść. Czy ja mogę to uderzyć? Znaczy ja mówię o tych lataczkach. Wow, 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 okej, stary. Dobra, to chyba na niego też nie zadziała. Nie wiem, co mam robić, kurde. A czekaj, ja mogę biec szybciej, co ja robię? Mogę cię nawalać? W końcu. Okej. Okay. Zmienia postać rzeczy. Kurde. Muszę wtrafić w to. Chodź tu. Ale skubanec, no nie wydaje mi się, że będzie taki trudny, tylko... Cholera. Czy muszę się nalatać? Muszę trafiać koniecznie w te punkty, to mnie trochę wkurza. No ja pierdzielę, no. Już wiem, co zrobię chyba. O, udało się. Kurde. Dobra. Nie to. Dobra, ja podejdę od tego od nowa, bo już wiem, o co chodzi mniej więcej. Musiałem się nauczyć strategii. Jeszcze tylko zrobimy jedną rzecz. Czy mogę się złapać tych... jak to się mówi, jego... Nie, co, nie jego.
A, nie da rady. Okej, okay, dobra. To by było ułatwiło sprawę, jakby można było się do niego przybliżyć. Dawaj, dawaj, dawaj! No, jeszcze go rozwalę może. Te skały mi bardziej przeszkadzają. Okej, dobra, tutaj trochę oberwałem. To jest, on jest do przejścia. Zero trudności. Dobra, teraz to już zaraz się tam załatwić, ale... Tu trzeba tylko biegać. Gdzie jest moje ciało? Gdzie jest mój duszek? Tam jest. Dobra. Nie będzie problemu, rozwalimy go. Ale trzeba uważać na tych rogach. Nie no, ja nie podchodzę do niego tak blisko. Okej. Okay. Teraz. Kurde, biegnij. Kurde, ale te, no te naprowadzające trochę. Okej, dobra, nie jest tak źle. Wiesz, napój. Tak uważam, że nie jest trudny boss. Biegnij, biegnij. Wow. Prawie, prawie. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze nawalasz w nich, to świetnie. Kurde, się w kąt schowałeś, to jest najgorsze. Dobra, dobra. Jeszcze trochę.
dosłownie w paszczę lwa się pchamy. Jeszcze tylko jeden pasek. Znaczy, ćwiartka mu została dosłownie. O, jeszcze serduszko, dziękuję. Okej, nie będę się tym przejmował. Okej. Spoko, panie pajączek. Dobra. Kurde, no prawie. Gdyby nie te nierówności terenu... Dobra, jeszcze troszkę. To nie byłoby problemu. O! Kurde no! Mówię, teren tylko, nic więcej. Jeszcze tylko dwa ciosy, może. No, nie, już nie... Kurde! O, Dobra, już damy radę. Nie no, muszę się zbliżyć bardziej do niego niż być dalej. Teraz cię mam. Proszę państwa, tak, widzicie, nie jest trudno. Dwa razy tylko do niego podeszłem. Także drugi raz i proszę. Pyng. To jest to. Jestem niepokonany. Tak, weź. Śrubka. Śrubka z robota. Niezła robota musiała być, żeby tylko śrubkę z niego wziąć, nie? Okej. Nic tu więcej po nas. Nawet nie użyłem innego przedmiotu. Poza leczeniem. Zobaczmy, co się stanie. Ale się kręci. Jeszcze wyżej? I to jest nasz pierwszy kryształ. Głęboko w lesie. Świetny odcinek, uważam. Świetna przygoda. Weszliśmy do lasu, rozwaliliśmy bossa. No i tyle wystarczy na ten odcinek. Dziękuję za oglądanie. Tutaj był Andrusek. I do pogrania. Cześć!